Witajcie serdecznie. Kasia Kwiatkowska po raz kolejny. Kolejny raz z mojej kuchni. I dzisiaj, słuchajcie, opowiem wam o tym, jak... Witajcie! Witajcie, Wiktor mówi. Witajcie. Cześć! Cześć. Dzisiaj po raz kolejny z live'em serii Zrób to sam. I dzisiaj przychodzę do was z octem. Z octem. I dzisiaj wam powiem, jak zrobić taki standardowy ocet jabłkowy. Tu już go mamy zlanego. Jak zrobić, słuchajcie, ziołowy ocet i jak zrobić macerat octowy z ziół. To jest, słuchajcie, też boska rzecz. Między innymi po takim occie z prostych włosów robi się coś takiego zakręconego, więc jeżeli macie ochotę na kręciołki, warto sobie wykorzystać te octy w kolejnych dniach. Witaj, Kasieńka. W kolejnych dniach też wam będę wrzucać informacje właśnie, jak można ten ocet połączyć, żeby właśnie pielęgnować sobie skórę, żeby pielęgnować włosy, jak go też wykorzystać do gotowania w kuchni, bo taki ocet jest też świetny, na przykład do sałatek, jeżeli potrzebujecie, czy do właśnie zupy, jeżeli potrzebujecie trochę zakwasić. On ma cudowne właściwości, bardzo prosto się go robi i właśnie tylko kilka zasad trzeba pamiętać, żeby ten ocet po prostu wychodził. A nawet jak wam czasem nie wyjdzie, o czym wam teraz też zaraz powiem, to też wam powiem, jak można wykorzystać taki niewyschnięty, niewyjdziony. Mam dzisiaj dziki humor, słuchajcie. Więc zaczynamy od octu. Ocet tak naprawdę możecie zrobić z większości rzeczy. To nie są tylko jabłka, to może być jakikolwiek owoc. Mogą to być jabłka całe, tylko przy jabłkach, słuchajcie, co jest ważne, żeby poodcinać te ogonki z góry i te od dołu, te takie... matko jabłko, mam tu gdzieś jabłko, nie mam jabłko, pokażę wam na cytrynie. Jabłko ma takie coś też na spodzie, to trzeba odciąć i ten ogonek u góry, to jest bardzo ważne, żeby ocet po prostu dobrze się fermentował. Warto je pokroić, ale możecie też wykorzystać do takiego octu ogryzki, obierki, tylko pamiętajcie, żeby te jabłka były czyste, ekologiczne, tak? Czyli najlepiej zebrane, nie muszą być cudownej jakości, ale zebrane właśnie pod takim drzewem na wsi i one wtedy się najlepiej robią. Ja, słuchajcie, z octami ostatnio szaleję, także niedawno zrobiłam 80 litrów ziołowego octu, a jabłkowe jak robię, to też robię w takich dużych pojemnikach, dużych słojach, żeby on po prostu służył wam dłużej. Ja ocet też wykorzystuję do zrobienia domowego szamponu. O szamponie wam też powiem. Do zrobienia takiego sprayku do włosów. W relacjach mieliście możliwość zobaczenia rolki. Tam wykorzystywałam w tej rolce akurat jabłkowy ocet, ale powiem wam, że taki sprayik w połączeniu z octem ziołowym to jest w ogóle sztos. Jedna z różnic, którą zauważyłam po stosowaniu właśnie naturalnych szamponów i naturalnego tego psikacza, to jest właśnie ocet ziołowy w połączeniu z olejkami eterycznymi bądź ocet jabłkowy, to jest to, że włosy się zaczęły niesamowicie kręcić, zaczęły być bardzo lśniące, mięciutkie, wzmocnione, przestały wypadać i przede wszystkim przestały się przetłuszczać. Ja wcześniej musiałam myć głowę, słuchajcie, codziennie, teraz to jest 2 razy w tygodniu i te włosy, słuchajcie, są dalej piękne, to jest cudowne. I to jest rzecz, którą możecie zrobić bardzo szybko, bardzo prosto i też pielęgnacja między innymi włosów za pomocą właśnie tych specyfików jest bardzo, bardzo wygodna. Ja wam tu pokażę ten sprayik, bo gdzieś tu mam za sobą, czekajcie, o jest, to jest właśnie zrobiony sprayik na occie z pokrzywy i wystarczy mi po prostu popsikać sobie włosy. Raz dziennie wystarczy wetrzeć to, słuchajcie, w włosy, w skórę głowy, żeby to się fajnie wymieszało. Tam jest fajny skład też olejków właśnie eterycznych, bo olejki z octem się fajnie komponują. To przepięknie pachnie. To chroni też włosy, słuchajcie, przy dzieciakowych właśnie akcjach typu pasożyty, typu wszy na przykład. Taki żyjątko wam nie przejdzie na takie pachnące włosy, bo jemu ten zapach po prostu nie odpowiada, więc warto sobie, słuchajcie, nawet profilaktycznie takowe włosiki spsikiwać, a do tego macie przy okazji aromaterapię, przy okazji odżywienie skóry głowy, odżywienie włosów w ogóle. Ale wracając do octów, to znajdziecie w relacji z wczorajszego dnia i w mojej rolce też, jak zrobić sobie taki sprayik na włosy. Więc moi kochani, jak zrobić ocet jabłkowy?
Co jest tu ważne? Potrzebujecie właśnie jabłka, tak jak Wam powiedziałam, bez tych ogonków i bez tych, jak to nazwać, nie wiem, tego gniazda na dole. Pokrojone drobno i co jest ważne, jak robimy ocet, żeby, słuchajcie, też wkładu nie był cały słoik. Ja przeważnie daję około pół słoja wkładu, niezależnie od tego, witaj Kasieńka druga, niezależnie od tego, z czego taki ocet robię. Tak, Witoro się też wita. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że ocet jak zaczyna pracować, to on będzie fermentował, będzie się podnosił do góry, więc jeżeli dacie cały słoik, tu już mam zlany ocet, widzicie, on jest też, to jest też, no, jest już czysty, tak, bez tych rzeczy, z których był zrobiony, czyli tu w tym przypadku jabłka. Natomiast jeżeli robicie ocet od samego początku, połowę wkładu i wodą zalewacie, wodą z cukrem, co, jaka jest zasada? Na 1 litr wody dajecie 4 łyżki cukru, to jest bardzo ważne, żeby ten ocet Wam zaczął pracować. I też nie więcej niż 3/4 słoika zalewacie wody, dlatego żeby on też miał miejsce na fermentowanie. To jest bardzo ważne, bo on będzie kipiał. Więc jeżeli byście go zalali całkiem, to on po prostu będzie Wam wybuchał i zrobi rewolucję w kuchni. To jest niewygodne, niefajne, trzeba sprzątać, a po co? Jak można sobie ulepszyć życie? Więc ja, słuchajcie, robię przynajmniej w 3-litrowym słoju taki ocet i zawsze to jest taki właśnie zalany do 3/4 zawartości. To jest bardzo ważne, nie? I przykrywacie taki słój ściereczką lnianą. Ja często właśnie wykorzystuję jakieś ścierki, które już mam zużyte, po prostu tnę je w kawałki, przykrywam wieczko i gumką, recepturką to łapię. On musi mieć powietrze, tak? Co jest jeszcze ważne przy occie? On jak zaczyna pracować, bo po kilku dniach od zalania on Wam będzie pracował, ja sobie te occy zawsze codziennie mieszam, tak? Żeby to, co wypłynie Wam, co wyszczeli do góry, żeby ono się przemieszało z całą resztą, żeby po prostu nie łapała Wam pleśń. I co jest ważne, słuchajcie, taki ocet odstawiamy do leżakowania. I on jest gotowy wtedy, kiedy ten wsad, który normalnie przy pracowaniu wypycha Wam do góry, opadnie Wam na dno. Jak Wam opadną owoce na dno, to znaczy, że olej jest, ocet jest gotowy. I co jest jeszcze bardzo istotne przy dobrze zrobionym occie? Na dobrze zrobionym occie robi Wam się matka octowa. Ja Wam pokażę w drugim słoju przy maceracie, jak wygląda matka octowa. Ona się zbiera tutaj na górze słoja i to jest taka galaretkowata substancja nazywana matką octową. I jeżeli ocet jest dobrze zrobione, to właśnie po opadnięciu na dno tego wsadu, z którego robiliście ocet, matka będzie się robiła właśnie u góry, taka galaretowata substancja. I ona będzie tutaj zamykała ten ocet i on będzie fajnie fermentował. Ja zauważyłam, słuchajcie, bo ocet przeważnie jest tam przewidziane, że około 4-5 tygodni powinien się robić, natomiast ja często trzymam octy o wiele dłużej, one są wtedy dużo lepsze, takie intensywne, on po prostu intensywnie pachnie octem i one się nie psują. I co tu jest, słuchajcie, ważne? Czasem jest tak, że ocet wchodzi Wam w fermentację tak zwaną manitową. Taki ocet nie nadaje się już do spożycia, wtedy on się robi taki galaretowaty, taki jak, słuchajcie, mydło w płynie. On jest taki śliski, ciągnący się i taki ocet nie nadaje się do spożycia, ale takiego octu proponuję Wam nie wyrzucać, bo on jest cudowny do sprzątania. Więc jak mi się czasem zrobił właśnie manitowy, to w połączeniu, słuchajcie, z olej, a jeszcze mam jeden tip, ja go muszę wypróbować, ale Wam powiem, jakby, jak się sprawdzi, na taki płyn do czyszczenia na bazie octu, ale on w ogóle cudownie czyści właśnie zlewy, wanny, ubikacji i tak dalej, więc nie wyrzucajcie, nawet jak nie wyjdzie, nie stosujemy go wtedy do spożywania. Witaj Monia, świetnie, że robicie ocet jabłkowy, ja właśnie się teraz zlewam te moje wcześniejsze i robię maceraty i nastawiłam też właśnie potężną ilość octu ziołowego. Moi kochani, jeżeli robię ocet ziołowy, co też jest, ja co tu robię innego? Przy occie ziołowym, dlatego że zioła generalnie mają nieco mniej soku niż owoce, więc jak wkładam do słoja zawartość ziół i słuchajcie, ostatnio sobie zrobiłam sztos, bo zrobiłam sobie ocet pokrzywowo, przytuliowo, liściobrzozowo, kurdybankowy.
połączenie sztos, ale to są wszystkie zioła, które mają też bardzo dużo sobie krzemu i są cudowne właśnie na skórę, na włosy, na paznokcie. Witam serdecznie. I dlatego robię sobie takie mieszanki też ziołowe. Nie zawsze robię raczej ocet z jednego. Też Wiktor też się wita. Z jednego zioła, ale często sobie łączę różne zioła właśnie w jednym occie. No i słuchajcie, jeżeli wkładacie zioła, jeżeli to są najlepiej świeże zioła, ja sobie zioła też siekam, dlatego że one wtedy łatwiej puszczają te swoje dobro właśnie w ocet. I też dajecie około pół słoja takiego wsadu też ziołowego. I ja słuchajcie, jak robię octy ziołowe, też daję nieco octu gotowego jabłkowego i daję matkę octową z octów, które robiłam wcześniej. Takich matek nigdy nie wyrzucajcie, bo one są też cudowne właśnie do kosmetycznych rzeczy. Też właśnie się przydaje później przy robieniu szamponu u mnie takiego, które robię właśnie ziołowe. Więc nie wyrzucamy matki. I jak robicie właśnie nowy ocet, który właśnie z takich materiałów typu zioła, które mają mniej suku niż normalnie, warto sobie taką matkę octową wrzucić do takiego octu i na litr, jak macie litr nastawu, to warto sobie dać chociaż 2-3 łyżki właśnie takiego octu już zrobionego jabłkowego i ten ocet po prostu szybciej Wam zestartuje i on się szybciej robi. I co jest ważne, jeżeli robicie octy, codziennie należy je przemieszać. To co Wam mówiłam, żeby to było ważne, dajemy dostęp powietrza, czyli ściereczka na górę, przykrywamy. No i taki ocet macerujemy około przynajmniej 4 tygodnie, ale ja Wam zalecam, żeby to robić dłużej, żeby ta matka się porządnie wyklarowała. Matki tak można dać do zakwasu boraczanego, tak Monia, dzięki wielkie za ten komentarz. One są po prostu cudowne, można je dawać do toników, ja je daję do szamponów i zawsze mam, słuchajcie, jak zlewam ocet i mam matki, a ostatnio sobie wyhodowałam taką grubaśną, słuchajcie, cudowną, bo też robiłam w dużym pojemniku. No to mamy, słuchajcie, zasłoikowane w lodówce sobie stoją. Nie muszą być w lodówce, bo one same w sobie się trzymają dobrze, ale ja je tak od czasu do czasu rzucam do lodówki i potem sobie dodaję do tych wszystkich rzeczy, które robię. I kolejna rzecz, którą Wam polecam, która jest jeszcze prostsza w wykonaniu. Tu mam taki ogromny słój 3-litrowy, tylko on jest dość ciężki. Mam nadzieję, że mi się go uda Wam pokazać za chwileczkę, ale to jest macerat octowy. Macerat octowy robię często właśnie z ziół. I dlaczego go robię? Dlatego, że ziół możecie tam napchać więcej i po prostu ten macerat zalewacie, te zioła, które są w słoju poupychane, zalewacie po prostu gotowym, już zrobionym octem jabłkowym. I ten rodzaj maceratu robi się dużo szybciej. Jest o tyle fajniejszy, że on nie fermentuje, tak? Czyli jeżeli macie zrobiony swój ocet dużo wcześniej, jakiś jabłkowy na przykład, albo z jakiegoś innego owoca, możecie go wykorzystać później, żeby sobie zrobić taki macerat właśnie ziołowy. O, uwaga, podnoszę! To jest 3 litry, słuchajcie, tu jest pokrzywa posiekana i właśnie popatrzcie, ona jest ubita dosyć, więc prawie cały słoik mam tej pokrzywy i jak macie dobrze zrobiony ocet, to nawet jak robicie macerat, to słuchajcie, ach, nie wiem, czy to zobaczycie, postaram się go troszkę, ale on tu ma na górze matkę. Matka się zrobiła po prostu od samego tego stania octu jabłkowego z ziołami. I taki, słuchajcie, macerat octowy jest cudowny właśnie do szamponu, jest cudownie do tych sprayków, o których Wam mówiłam. I można go też wykorzystywać do gotowania, tak? Pokrzywa ma bardzo dużo krzemu. Mam też zrobiony właśnie taki macerat z lilaka. Mam zrobiony z żywokostu. Mam zrobiony żywokostu, to jest żywokost, nie dajemy do gotowania, stosujemy go zewnętrznie, pamiętajcie. Mam też zrobiony z liści brzozy, także z różnych ziół, z kurdybanku, tak? Z różnych ziół możecie sobie takie octy tworzyć i one są, słuchajcie, bardzo fajne. Taki właśnie ocet, który właśnie dodajecie do szamponu, sprawia też to, że ziołowy szampon zrobiony w domu naturalnie się nie psuje, więc nie musicie go wstawiać do lodówek, nie musicie go szybko zużywać, tak? Możecie sobie go zrobić większą ilość, on się cudownie trzyma i włosy bardzo lubią właśnie ocet, dlatego że ocet świetnie odżywia włosy, on się świetnie wchłania, robią się te włosy takie mięciutkie, przestają się przetłuszczać. Też na skórę cudownie taki ocet działa, tylko na skórę proponuję Wam go rozcieńczyć troszkę z wodą i nie robić tego toniku takiego dosyć dużo, tak, na raz, tylko zrobić go troszkę mniej, zużyć i zrobić sobie lepiej. Ja też właśnie do takich
octu właśnie dodaję olejki eteryczne, bo one się świetnie właśnie komponują i zapachowo, i działaniowo z octami, co po prostu jest też dla mnie przecudowne. Więc moi kochani, jak widzicie, takie zrobienie octu, a zwłaszcza jeszcze maceratu octowego, ziołowego, jest tak naprawdę bardzo proste. Prosta zasada przy occie, jeszcze raz na koniec Wam przypomnę, na litr wody 4 łyżki cukru, robimy taką cukrzankę, zalewamy tym wsad do połowy słoika wody, zalewamy do 3/4 słoika, żeby miało to miejsce do pracowania. No i obserwujecie sobie ten ocet, jak on pracuje. Jak się robi galaretka, wykorzystujecie do sprzątania. Jak robi się cudowny ocet płynny, dobra matka, wykorzystujecie go zewnętrznie i zewnętrznie. On jest po prostu też cudowny. A i jeszcze Wam jedną rzecz powiem. Cudowna na occie jabłkowym czy ziołowym jest sałatka, taka przetwory sałatkowe, jak do niektórych, wiecie, do ogórków czy do jakichś takich kapust. Czasem się daje ocet. Natomiast dla mnie, ja nie mogę tych zwykłych takich sałatek ze zwykłym octem, bo po prostu mój układ pokarmowy nie trawi tego takiego sztucznego octu. Natomiast jak robicie takie sałatki z octem właśnie takim naturalnym, jabłkowym czy jakimkolwiek innym, tylko takim właśnie nie żywokostu, czyli żeby go można było spożywać wewnętrznie, to po pierwsze te warzywa, które są zalane taką zalewą, nie flaczeją, to one są normalnie kruchutkie i mają taki delikatny smak, nie są takie, wiecie, ostre, nie są takie podrażniające dla układu pokarmowego, jak te robione na zwykłym occie. Zachęcam Was bardzo do robienia swoich octów. Też niedawno słyszałam, Kasia, ty mi chyba mówiłaś, że ocet bardzo poszedł w górę, a teraz popatrzcie, macie na litr wody 4 łyżki cukru, zioła sobie możecie czy owoce nazbierać sami, więc taki ocet możecie mieć po prostu za parę groszy, możecie wykorzystywać go na wiele sposobów, do oczyszczenia, do kosmetyków domowych, do gotowania, ma wiele zastosowań i odpadają Wam płyny do czyszczenia, odpadają Wam odżywki do włosów, które trzeba by było kupić. Macie to wszystko zrobione ze swoich własnoręcznie zebranych materiałów. Więc moi kochani, dla mnie natura, po raz kolejny Wam powiem, to jest sztos. To jest coś, co zabezpiecza mi bardzo wiele potrzeb na różnych polach. To jest coś, co mogę sobie sama zrobić, sama wykorzystać, sama namieszać różne mieszanki. To jest po prostu przecudowne. Więc moi kochani, ocet. Wykorzystujcie, korzystajcie, róbcie octy, z czego Wam dusza zapragnie, tak? Zioła też można kisić, ale to już w innym live Wam opowiem. Więc na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepłutko. Aha, Wiktoru idzie się pożegnać. Dobra, podnoszę Cię. Uwaga, Wiktoru się też pożegna. Papa. Papa. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, do zobaczenia. Aha, i jeżeli macie ochotę na taki ocet w przepisie, to też zapraszam do moich e-booków. W drugiej części e-booka macie właśnie przepis na macerat octowy, na odżywkę i szampon Monia też są przepisy w e-booku, jeżeli masz ochotę. W drugiej części e-booku są po prostu te przepisy zebrane, wszystkie je spisałam. Macie tam dołączone zdjęcia, macie dołączoną część o ziołach właśnie, które zioła, na co możecie wykorzystać. Więc zachęcam Was do zakupu tego e-booka. Druga część e-booka to jest koszt 30 zł, natomiast jeżeli macie ochotę na obydwie części, to jest koszt 40 zł. W pierwszej części są głównie przepisy na dania właśnie z użyciem ziół, a w drugiej części właśnie są przepisy na perfumki, na kosmetyki, na octy, na odżywki, na szampony i na pastę do zębów i na te wszystkie rzeczy, które po prostu robię ziołowo w domu sobie sama. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa, pa! Pa, pa, pa.